drogie, cudowne, wspaniałe kandydatki na księżniczki. Informuję was, że może nie jest to bardzo częste, ale tu i ówdzie zdarza się książę, który na was czeka. I dlatego bądźcie gotowe na ten moment, kiedy się pojawi książę. Czyli spotkasz jego, on jest księciem i wtedy on ci się rzuci na kolana. Drogie kochane, wspaniałe kobiety. Lub te kandydatki na wspaniałe kobiety. Jak opowiadam historię, że istnieje na świecie książę z bajki, lub przynajmniej kandydat na księcia z bajki, że wystarczy wziąć tego faceta, nieco z nim popracować i stanie się księciem z bajki, lub nawet lepszym niż książę z bajki, bo realnym, rzeczywistym, razem ze swoją fizycznością i seksualnością i z tym, że będziecie pragnął jak kania deszczu, to wtedy słyszę od kobiet takie zdanie: jak się pojawi książę z bajki, to ja wtedy stanę się księżniczką. Informuję cię, droga niezwykła kobieto, że jak się pojawi książę z bajki lub kandydat na księcia z bajki, a ty w tym momencie nie będziesz księżniczką, to pełna dupa, nic z tego nie wyjdzie. Pamiętaj, jeżeli chcesz spotkać księcia z bajki, to ty masz być tą księżniczką od świtu do zmroku, a w nocy masz być nawet jak dwie księżniczki, a nie tylko jak ćwiartka. Informuję cię, droga kobieto, że facet, który jest kandydatem na księcia z bajki, on szuka gotowej księżniczki, a nie takiej, która ma dopiero zadatki i dopiero je rozwinie pod wpływem księcia. Dlatego nic z tego. Ja wiem, że spowoduje to całą falę hajtu, całą falę protestu i całą falę sprzeciwu. Ale z doświadczenia i pod wpływem tego, co przeżyłem w swoim życiu, informuję was, drogie panie. Jeżeli chcesz mieć księcia z bajki, to ty pierwsza masz być księżniczką. Dlatego kobiety mają pierwszeństwo. Mają pierwszeństwo w tym, żeby się stać księżniczkami. Bo taki książę z bajki wcale nie jest zainteresowany szukaniem niedorobionej księżniczki.